strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali po godzinie 9:00 w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze. Pojawiło się duże zadymienie. Pożar gasiło 5 jednostek straży pożarnej. Podczas przeszukiwania mieszkania w jednym z pomieszczeń, gdzie pojawił się ogień, znaleziono ciało około 50-letniej kobiety. Działania zastępów polegały na zlokalizowaniu źródła ognia wewnątrz mieszkania i ugaszeniu pożaru. Podczas przeszukiwania mieszkania odnaleziono poszkodowaną osobą, kobietę, u której przybyły na miejscu lekarz, stwierdził zgon. Na miejscu akcji obecny był także zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Przyczyna pożaru będzie ustalana przez policję. Akcja gaśnicza trwała ponad 1,5 godziny.